Realizujemy projekt, który się nazywa Mobilne Usługi w Gminie Zarzecze. Jest to projekt kierowany do osób starszych, niesamodzielnych, osób, które wymagają pomocy w takich czynnościach dnia codziennego. Mamy w ramach projektu 12 etatów, pracuje w sumie 14 opiekunek i 2 wolontariuszy, którzy najczęściej codziennie po godzinie, 2 lub 3 godzinach realizują takie wsparcie w zależności od tego, jaka jest potrzeba, bo staramy się w środowiskach jakby nie dawać tej pomocy więcej niż ona jest bezwzględnie konieczna, ponieważ też celem projektu jest to, żeby jak najdłużej osoby te utrzymały taką sprawność, na ile oczywiście się da, i też żeby je zaktywizować, przywrócić do społeczeństwa i po prostu pomóc w tym, żeby one żyły w tej społeczności lokalnej jednak jak najbardziej samodzielnie. Udzielamy też takiego wsparcia w postaci środków higienicznych i pielęgnacyjnych, czyli pampersów, pieluchomajtek. Działamy w ramach nadwyżki tego, co jest w NFZ-cie, czyli najpierw osoba realizuje to, co ma refundowane z NFZ-u i później my staramy się dostarczyć chociaż jedną paczkę w miesiącu, co też jest dużą pomocą dla tych osób. Z takimi problemami, z którymi się spotykamy na co dzień, to jest no właśnie ta niesamodzielność, hospitalizacje. Teraz dodatkowo dochodzi koronawirus, który nam zupełnie nie ułatwia, tutaj bardzo nam utrudnia realizację usług, ponieważ no wszyscy się boją, ryzyko zakażenia w przypadku takiej bezpośredniej pomocy jest ogromne, więc też staramy się w jakiś sposób zabezpieczać naszych pracowników. Zdarzały się już też przypadki wśród pracowników też i właśnie koronawirusa, więc trzeba było też kwarantanny jakby tutaj stosować i no wykluczało to w jakiś tam sensie na chwilę pomoc. Trzeba było ją organizować z innych jakby też stron. Tutaj też niezwykłą pomocą się okazali właśnie nasi wolontariusze, ludzie dobrej woli właśnie z gminy Zarzecze, którzy naprawdę bardzo mocno się angażują i bez udziału tych lokalnych liderów naszych na terenie gminy nie byłoby możliwości tak sprawnej realizacji projektu. Okres realizacji projektu to jest styczeń 2020 do grudzień 2022. Usługi realnie zaczęliśmy realizować w lutym, ponieważ pierwszy miesiąc był przeznaczony na rekrutację i no niestety w przypadku takiego projektu ta fluktuacja uczestników jest dość duża, ponieważ no niestety osoby odchodzą nam no z powodu śmierci niestety, z powodu odejścia do opieki całodobowej, jeżeli jest taka konieczność. Zdarzają się też przypadki rezygnacji, kiedy to jakby rodzina też w wyniku różnych sytuacji, czasami też jakichś tam konfliktów wewnętrznych, rodzinnych, po prostu rezygnuje z realizacji tego wsparcia, czasami na złość drugiemu członkowi rodziny. Po prostu niestety z tym się też no, musimy jakby stykać. Aktualnie wsparciem objętych jest no, blisko 40 osób. Ta liczba się właśnie, tak jak mówiłam, zmienia z uwagi na to, że ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, ale cały czas oscyluje to wokół 40 osób. Mamy projekt partnerski DigIn z partnerami z Grecji, z Włoch i z Macedonii Północnej. Polega na wsparciu młodzieży NEET, czyli takiej, która nie uczestniczy w żadnej formie kształcenia ani nie pracuje. W tym projekcie przewidziane produkcje rezultatów pracy intelektualnej, czyli takich produktów, których wcześniej nie było. Projekt trwa 2 lata, od kwietnia 2020 do 2022 roku. I tutaj uczestnikami będą zarówno młodzież NEET, jak i edukatorzy, różni wychowawcy, którzy z tą młodzieżą pracują. Wyprodukujemy 3 rezultaty pracy intelektualnej, przewodniki, jeden dla młodzieży NEET, drugi dla edukatorów, którzy pracują z tą kategorią młodzieży, a także będzie zestaw narzędzi, które te edukatorzy mogą wykorzystać w swojej pracy. Będziemy mieć też wydarzenia upowszechniające, na których te rezultaty pracy intelektualnej będą testowane w formie pilotażowej. Projekt jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Projekt Klub Seniora, pełna nazwa to jest Życie Staruszka, realizowany od lutego 2020 do końca 2022 roku na terenie gminy Zarzecze w powiecie przeworskim. Uczestnikami Klubu Seniora jest 30 osób w wieku 60+. Podczas zajęć w Klubie Seniora zapewniane im usługi opiekuńcze. Klub Seniora działa dwa razy w tygodniu, po minimum 4 godziny we wtorki i czwartki popołudniami. W ramach tych spotkań i zajęć w Klubie Seniora oferowane naszym uczestnikom zajęcia z terapeutą zajęciowym, zajęcia fotograficzne, pogawędki z lekarzem, zajęcia z dietetykiem, z trenerem fitness, przewidziane też zajęcia z kosmetyczką, z fitoterapeutą itd. Oprócz tego mamy zaplanowane po dwie wycieczki krajoznawcze, jednodniowe w ciągu roku, po dwa wyjazdy do teatru, po dwa wyjazdy do kina, pikniki integracyjne, śniadania wielkanocne, wigilie. Zapewniamy uczestnikom poczęstunek podczas każdego spotkania. Prasę, tygodniki, różne gazety. Mają też zakupiony sprzęt, różne gry aktywizacyjne i rozwijające umysł. Prowadzone są z nimi spacery z kijkami Nordic Walking na terenie parku, w którym funkcjonuje Klub Seniora, a także próbujemy się dostosować do zgłaszanych potrzeb uczestników i jesteśmy otwarci na dodatkowe aktywności, które zgłaszają w ramach swoich propozycji. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Mobilne Usługi Gminy Przeworsk, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami tego projektu są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 60+. Mamy aktualnie 37 uczestników projektu. Oprócz tego uczestnikami projektu są opiekunowie faktyczni tych osób starszych w ilości 10 osób. Jeżeli chodzi o rodzaje wsparcia, które oferujemy w projekcie, to dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu są to opieka mobilna, czyli opiekunowie mobilni przychodzą do miejsca zamieszkania każdego z uczestników i pomagają im w czynnościach dnia codziennego w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Tutaj jest przygotowanie posiłku, pomoc w sprzątaniu domu, robieniu zakupów, codziennej toalecie, umawianie wizyt u lekarza, wykupienie lekarstw itd. Jeżeli chodzi o opiekunów faktycznych, to mamy przewidziane dla nich wsparcie szkoleniowo-doradcze w formie usług prawnika, konsultacji psychologicznych oraz szkolenia z pierwszej pomocy. Projekt jest realizowany od kwietnia 2021 roku do czerwca 2023, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie zatrudnione są 11 etatów opiekuńczych. Mamy więcej pracowników ze względu na to, że zatrudnienie są w niepełnym wymiarze czasu oraz 3 wolontariuszy, którzy też świadczą usługi mobilnej opieki domowej. Projekt Działaj Młody Wolontariuszu finansowany z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Skierowany jest do 40 uczestników, osób młodych, po 20 uczestników z Polski i Ukrainy, w tym opiekunowie tej młodzieży. Przewidziane jest 5-dniowe spotkanie, jedno spotkanie w Polsce, kolejne spotkanie na terenie Ukrainy w Odessie. Zamysł tego projektu polega na tym, że młodzież będzie przygotowywać się i zrealizuje w ostatnim dniu swojego pobytu w Polsce i na Ukrainie taki festiwal dobroczynności. Podczas każdego z festiwali na terenie Polski, na terenie Ukrainy młodzież będzie zbierać środki, które przeznaczy na cel
jaki uzna za najbardziej odpowiedni po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej. Program Działaj Młody Wolontariuszu jest dofinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Akademia Aktywnego Seniora to projekt międzynarodowy realizowany w ramach programu Erasmus+, skierowany do osób starszych i osób pracujących z osobami starszymi. Celem projektu jest edukacja osób starszych i rozwijanie ich kompetencji oraz osób pracujących z nimi. Partnerami w projekcie Akademii Aktywnego Seniora są organizacje pozarządowe z Ukrainy, Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny. Projekt Akademii Aktywnego Seniora to również wymiana dobrych praktyk i umiejętności pomiędzy seniorami i osobami pracującymi z seniorami. To również wymiana doświadczeń kulturowych, społecznych i rozwijanie kompetencji językowych. Projekt jest realizowany od 2020 roku i trwa 35 miesięcy, kończy się w 2023 roku. Akademia Procesu Berlińskiego to projekt międzynarodowy realizowany w ramach programu Erasmus+. Rozpoczął swoją realizację w 2019 roku i będzie trwać do roku przyszłego 2022. Skierowany jest do osób młodych, młodzieży, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje językowe, społeczne i kulturowe. Głównym celem jest zdobycie przez młodzież uczestniczącą w mobilnościach wiedzy z zakresu specjalistycznego języka angielskiego, z zakresu kompetencji cyfrowych, włączenia społecznego oraz zaznajomienia się z inicjatywą procesu berlińskiego. Partnerzy są z krajów bałkańskich, czyli z Bośni i Hercegowiny, Serbii i Chorwacji. Projekt Jedność z poszanowaniem różnorodności, promocja aktywności osób starszych i młodzieży. To projekt lokalny, skierowany do uczestników zamieszkujących teren powiatu jarosławskiego, do osób młodych i osób starszych. Celem projektu jest wymiana międzypokoleniowa poprzez uczestnictwo w warsztatach skierowanych na zaznajomienie się z różnicami kulturowymi, w szczególności w odniesieniu do języka ukraińskiego i kultury ukraińskiej. Projekt będzie realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Będzie trwał od 1 września do końca grudnia tego roku. Projekt Międzynarodowe Spotkania z Przedsiębiorczością 2 jest projektem dofinansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. W skład grupy partnerskiej oprócz Fundacji imienia Braci Somuńskich Cyryla i Metodego wchodzą organizacje z Chorwacji, z Serbii, z Kosowa, z Hiszpanii i z Włoch. W ramach projektu realizujemy 4 mobilności mieszane dla osób młodych, które mają na celu wymianę dobrych praktyk pomiędzy grupami z organizacji partnerskich. Mobilności mieszane we Włoszech, w Polsce, w Chorwacji i w Hiszpanii, a dodatkowo w ramach projektu spotykamy się 4 razy na międzynarodowych spotkaniach projektowych, które dwukrotnie odbywały się w Polsce, 1 raz w Serbii i 1 raz w Kosowie. Głównym tematem jest promocja idei przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej wśród organizacji partnerskich, szerzenie dobrych praktyk w ramach tego, co każda organizacja partnerska robi najlepiej. Jedna organizacja świetnie zajmuje się ekonomią społeczną, druga przedsiębiorczością, jeszcze jedna kreowaniem wizerunku młodych osób i w ramach tego wszystkiego staramy się wydobyć jak najwięcej spośród tych organizacji, dać jak najwięcej tym młodym ludziom, którzy są często w wieku od 14 do 29 roku życia. Z naszej strony są to młode osoby z Podkarpacia, czyli województwa słabo reprezentowanego w programie Erasmus+, i to jest świetna sprawa, ponieważ te osoby w wielu przypadkach nie mogłyby sobie pozwolić na to, żeby wyjechać za granicę
gdzie koszty przejazdów, zakwaterowanie i wyżywienie oraz trening kompetencyjny będzie realizowany. Także to wszystko jest dla naszych uczestników bezpłatne. Póki co otrzymujemy bardzo dobre recenzje, a jesteśmy już praktycznie po wszystkich mobilnościach mieszanych. Przed nami jeszcze międzynarodowe spotkanie projektowe w Kosowie i na zakończenie, na takie podsumowanie, na zewaluowanie tego projektu będzie spotkanie projektowe w Polsce.